Adam Roguski, Rzeczpospolita. Moim gościem jest pan Jacek Wesołowski, prezes Trei Real Estate Polska. Dzień dobry. Dwa szybkie pytania. Pierwsze to perspektywy, jeśli chodzi o parki handlowe. Jesteście znani jako deweloper właśnie takich obiektów. Jak rysuje się perspektywa? 3 lata temu zarysowaliśmy sobie taki horyzont zbudowania 40 parków, myśląc, że wyczerpiemy już rynek. I tak naprawdę osiągniemy te 40 obiektów pewnie w ciągu najbliższych 2-3 miesięcy. Wtedy myślałem, że rynek skończy się po 5 latach i gdyby ktoś mnie dzisiaj spytał, jak długo ten rynek jeszcze potrwa, pewnie znowu bym powiedział, że ten rynek potrwa 5 lat. Więc ten rynek rzeczywiście rozwija. Schodzimy do coraz mniejszych miejscowości i widzimy, że jest duże zainteresowanie tym produktem, zarówno ze względu najmu, jak i również klientów, którzy potwierdzają jakby potrzebę budowania tych parków blisko domu. A jeśli chodzi o inwestorów, czy to są interesujące aktywa z ich punktu widzenia? My robimy to dla siebie, więc my nie sprzedajemy tych obiektów, utrzymujemy ten asset w ramach naszego majątku i na razie nie widzimy horyzontu czasowego, kiedy byśmy chcieli to sprzedawać. Uważamy, że większy pakiet też będzie bardziej interesujący dla większych najemców, bo to są stosunkowo małe obiekty i każdy z osobna pewnie nie jest jakimś szczególnie interesującym produktem, ale już w swojej masie ma wiele zalet, no bo jest dywersyfikowany w całym kraju, ale również my mamy te obiekty w Czechach i Słowacji, więc oferujemy w pewnym sensie bezpieczny produkt, gdy będziemy oferowali, bo na razie nie oferujemy. W Polsce mamy swoje problemy, jak zakaz handlu w niedzielę. Na całym świecie jest też problem związany z e-commerce'em. Jak parki działają w tych warunkach? To już pewnie wygląda z mojej strony jak takie opowiadanie anegdoty, ale gdy kiedyś z takim kolegą prowadzącym jedną z większych firm w Polsce rozmawiałem, jak zoptymalizować jego koszty, to mój nigdy nie wpadłby na to, że największą optymalizacją jego kosztów będzie zamknięcie jego sklepu w niedzielę, ponieważ wtedy miał i tak najmniejsze obroty, a najdroższy personel. W parkach handlowych, bo zarządzałem kiedyś również dużymi centrami handlowymi, zacząłem kiedyś swoją branżę od budowania klifu w Gdyni, inaczej się układa zainteresowanie handlem niż w dużych centrach. U nas soboty, niedziele nie mają tej przewagi co do liczby wizytujących ludzi jak duże centra handlowe. U nas raczej ten początek, znaczy pełen tydzień jest tym miejscem, gdzie zakupy się robi. W związku z tym, gdy zamknięto niedzielę, to tak naprawdę nic nie zmieniło w naszych obrotach. One się przesunęły lekko może na sobotę, ale dla najemców tak naprawdę obniżyły koszty. Z e-commerce'em to jest druga historia. My jesteśmy w pewnym sensie już coraz bardziej przyczółkiem tego, co się wyklika. No, gdzieś ktoś wyklika i trzeba gdzieś to odebrać, a potem ewentualnie zwrócić. My jesteśmy teraz najbliżej miejsc zamieszkania, w miejscowościach nawet 10-tysięcznych i w związku z tym ta potrzeba takich obiektów również wynika z faktu, że e-commerce istnieje i się jakoś tam rozwija. On pewnie gdzieś tam się zatrzyma, ale do dziś dnia nie wpływało to w żaden sposób negatywnie na nas, wręcz odwrotnie. Mamy wrażenie, że ta potrzeba naszych sklepów wynika również z e-commerce. Drugi obszar tematyczny, który chciałem poruszyć, to mieszkania. W Polsce od relatywnie niedawna jesteście znani jako deweloper mieszkaniowy, a teraz macie jeszcze inny pomysł, żeby te mieszkania były na wynajem instytucjonalny. To wynikło niejako jako rozwój tej myśli budowania tej drugiej nogi. Zastanawialiśmy się, co mogło być tą drugą nogą dla naszych parków handlowych. Czy regionalne centra, czy śródmiejskie centra. Doszliśmy do wniosku, że te rynki są w pewnych ograniczeniach. I to nawet niekoniecznie lokalizacyjnych, ale również ekonomicznych. I doszliśmy do wniosku, że mieszkaniówka jest czymś takim, co się rozwijać będzie jeszcze bardzo wiele lat. I stąd zdecydowaliśmy się w tym kierunku udać. I wówczas z racji skali grupy Tengelmann i jej postrzegania na rynku niemieckim pojawili się potencjalni partnerzy zarówno do budowania akademików, jak i mieszkań na wynajem. My jesteśmy w trakcie negocjacji, szukamy, gdzie jest ta większa nisza dla nas i coraz bardziej przeważa ta myśl, że może mieszkania na wynajem mogą być taką myślą. Dla nas to będzie tak naprawdę wyglądało jak sprzedaż mieszkań jednemu klientowi, aczkolwiek zaprojektujemy w specyficzny sposób,
tak, żeby one pasowały do tego nowego produktu, jaki coraz bardziej jest postrzegany na rynku w Polsce, czyli mieszkań na wynajem. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo.